Witamy w kolejnym materiale Urywki Historii. Ponownie będziemy opowiadać o historii II wojny światowej. Znajdujemy się niedaleko Ciechocina nad Drwęcą, a naszym gościem jest specjalista od II wojny światowej, Piotr Orszy. Witam Cię, Piotrze. Cześć. Cześć, Krzysztof. Piotrze, jesteśmy niedaleko Ciechocina i nasz materiał, ten dzisiejszy, będzie dotyczył kontynuacji działań wojennych pod koniec II wojny światowej w okolicy Golubia-Dobrzynia, czyli to jest druga połowa stycznia 1945 roku. Powiedz mi, Piotrze, dlaczego jesteśmy w tym miejscu nad Drwęcą w Ciechocinie? No, kontynuując to, co powiedziałeś, czyli wydarzenia z 23 stycznia 1945 roku, one oczywiście miały swój początek w okolicach Węgierska i Golubia, a oczywiście dalsze reperkusje w okolicach Ciechocina i Elgiszewa. Byłoby niedopowiedzeniem, gdybyśmy po prostu ten rejon pominęli, a działo się tu bardzo dużo. Oczywiście było to związane z tym, co powiedziałem wcześniej, oraz z faktem, że Niemcy zostali pod Węgierskim i pod Golubiem zmuszeni do rejterady i ta rejterada odbywała się wzdłuż Drwęcy i mieli oczywiście Niemcy wielki dylemat, czyli przekroczenie rzeki, a możliwość taka istniała tylko pomiędzy Ciechocinem i Elgiszewem po moście, który tutaj był. To był most taki wojskowy. Wejdę ci w słowo, Piotrze. Mówisz o moście w Ciechocinie. Przez wiele lat tak naprawdę Ciechocin i Elgiszewo to były miejscowości odcięte, tak. A ty teraz wspominasz, że powstał most. Kto go wybudował i kiedy? Taki most istniał jeszcze w I wojnie światowej, w latach I wojny światowej. Potem został zniszczony, czy po prostu uległ zniszczeniu. W okresie międzywojennym była tam tylko przeprawa, a w czasie już II wojny światowej na zlecenie administracji niemieckiej zbudował go cieślan, jak i pan Pawlikowski. Ten most został zbudowany według kanonów wojskowych, czyli umożliwiał transport sprzętu do 60 ton. I Niemcy uciekając z Węgierska, doskonale zdawali sobie sprawę, że nie mając możliwości wejść do Golubia, byli zmuszeni do skorzystania z innego mostu. Wycofywali się więc drogą przez Dulnik, drogą, która praktycznie równolegle leci wzdłuż Drwęcy. I próbowali przekroczyć Drwęcę w tym miejscu. Do dyspozycji mieli jeszcze jeden stary most, jeszcze sprzed I wojny światowej na Tobułce. Most ten jednakże nie wzbudzał jakichś, powiedzmy, entuzjazmu, dlatego że był zbyt słaby, zbyt stary. Oraz kładkę, która obecnie łączyła, w obecnym miejscu jest to miejsce, gdzie jest skarbówek, spinała również dwa brzegi Drwęcy. Dlaczego? Dlatego, że po dwóch brzegach, po dwóch stronach rzeki budowano linię Drwęcy, linię umocnień. No i ludzie, którzy mieszkali w Elgiszewie, w Okoninie i na Tobułce, przekraczali po prostu rzekę do prac po południowym brzegu rzeki, przekraczali to miejsce. No rozumiem, to kładko. I te mosty mogły być wykorzystane przez jednostki niemieckie, jednakże nie miało to zbyt dużego sensu. Jak spojrzysz sobie na drugą stronę rzeki i zobaczysz masyw leśny, który jest przed nami. Nie widać, gdzie się kończy. I teraz wyobraź sobie, że masz do dyspozycji wojsko, które nie zna tego terenu, które nie ma mapy na ten teren, które wchodzi w dukty leśne, uciekając przed jednostkami rosyjskimi, kieruje się jakimiś nieznanymi szlakami, tracisz nad nimi w ogóle nad tym wojskiem kontrolę. Zostają fizycznie przymuszeni do rozciągnięcia w terenie. Nie ma więc możliwości, powiedzmy, nawet skoordynowania działań. To jest gwarant po prostu klęski. Polacy przerobili to w lasach pod Kampinosem w 1939 roku, kiedy nasze jednostki weszły do Kampinosu, już nigdy się nie zebrały i Niemcy byli doskonale tego świadomi. Dlatego uciekali na most, na jeden punkt, taki na silny most do Elgiszewa i uciekali właśnie tą drogą, którą tu widzisz przed nami na dole, równoległą do Drwęcy. Rozumiem, Piotrze. A wiemy, jakie to były jednostki, które wycofywały się z Węgierska? Mówiliśmy o tym w poprzednim materiale, warto przypomnieć. Tak. Kto się wycofywał, jeśli chodzi o Niemców? Wiesz, tutaj przynależy powiedzieć się o bardzo ważnych rzeczach, mianowicie tak. Do Elgiszewa samego, na kierunek Elgiszewa, kierowały się bardzo silne jednostki niemieckie związane z wydarzeniami, które nie miały z tym nic wspólnego z tym terenem. Czyli zacznijmy od dni styczniowych, od 17 stycznia 1945 roku. W okolicach Warszawy 9. Armia Niemiecka, która broni tego rejonu, zostaje rozbita i zostaje, że tak powiem, zepchnięta. W wyniku tych działań rosyjskich trzy bardzo duże jednostki niemieckie zostają odcięte od całego dużego korpusu 9. Armii Niemieckiej. To jest 251. Dywizja Piechoty. To jest również 337. Dywizja Grenadierów Ludowych i 73. Dywizja Piechoty. Te trzy duże jednostki w oryginale około 30 tysięcy żołnierzy
zostają odcięci i wypchnięci na drugi brzeg Wisły, czyli z brzegu zachodniego, albo raczej południowego, na północny. Na północny. W wyniku takich działań te jednostki znajdują się, przechodząc przez mosty w Wyszogrodzie, w Płocku i we Włocławku, znajdują się przed Rosjanami. Wyobraź sobie, że 70. Armia Rosyjska, pchająca jednostki niemieckie w kierunku na Toruń, na Grudziądz, nagle przed nimi znalazło się 30 tysięcy żołnierzy. Jednakże te 30 tysięcy żołnierzy nie było koordynowanych. One nie miały nawet sposobów łączności z dowództwem naczelnym niemieckim. Po prostu uciekali. Uciekali. Oni znaleźli się nie na swoim terenie i uciekali. Uciekali w ten sposób, uciekali tutaj przez mosty w Lubiczu i przez most w Elgiszewie i w Golubiu na kierunek Grudziądza i Torunia. To jest ta największa masa wojsk niemieckich uciekająca aż spod Warszawy. I druga to jest ta grupa nasza węgierska. To są ci, którzy bronili tego terenu, którzy mieli takie zadania, czyli to jest 542 Dywizja Grenadierów Ludowych, która broni odcinka pomiędzy Elgiszewem a Golubiem. Mhm. 252, która broni od Golubia w kierunku aż na Radomin i dalej w kierunku na Brodnicę. Oraz tutaj na tym terenie mamy 152 Dywizję. To jest dywizja specjalna, utworzona z jednostek zapasowych i rezerwowych z Grudziądza, której głównym zadaniem było obrona linii drwęcy pomiędzy właśnie Młyńcem aż do Brodnicy. Okay. I te jednostki, te trzy ostatnie, to są ci, którzy zostali zepchnięci z Węgierska, przynajmniej część tych jednostek, na ten kierunek Elgiszewo. I oni zderzają się z tymi jednostkami spod Warszawy, które już są w drodze od 4 czy od 7 dni. Rozumiem. Tak. Piotrze, te dwie jakby grupy niemieckich żołnierzy spotykają się w Elgiszewie, tak, na moście, tak, innym moście niż dzisiaj, więc tak, ja proponuję, żebyśmy się właśnie udali na most, współczesny most, i dowiemy się, jak wyglądało przechodzenie tych formacji i co dalej się działo w centrum Elgiszewa. Zanim jednak tak się stanie, to proponowałem, żebyśmy coś jeszcze tutaj dopowiedzieli. Wiesz, nie jesteśmy akurat w tym miejscu z przypadku takiego. Zwróć uwagę, po drugiej stronie widzimy już Karbówko, nie? To jest teren, gdzie była kładka. I ta kładka również stała się celem ataku rosyjskiego. Ten atak to nie był wykonany przy pomocy piechoty, ale był wykonany, między innymi wspominają o tym doskonale, pamiętają świadkowie, z którymi tu rozmawiałem. Ten atak był wykonany przy pomocy broni rakietowej. Mhm. Katiusze, tak? Tak, katiuszami. Rosjanie, wykorzystując katiusze, 325 pułk artylerii rakietowej, czyli katiusze, które stacjonowały w Bierzgłowie, wykonały pod wieczorem, znaczy na wieczór tego dnia 23 stycznia, atak rakietowy na zgrupowanie jednostek niemieckich, które przekraczały kładkę w kierunku na Karbówko. Rosjanie zapisali, nawet zrobili fotografię tego, co się tam wydarzyło. Zostało unieszkodliwione, znaczy zniszczonych około 2 plutonów piechoty niemieckiej, zostali bezpośrednio trafieni, co nie było takim naturalną rzeczą, bo to była bardzo niecelna broń, bardzo, że tak powiem, głośna i widowiskowa, bardzo mało, że tak powiem, skuteczna, jednakże w tym przypadku akurat udało im się zniszczyć około 2 plutonów piechoty niemieckiej właśnie na Karbówku. Okej, okay, no to tak, trafiliśmy w odpowiednie miejsce. Skąd tak naprawdę? Skąd ci Rosjanie tam się wzięli? No, Rosjanie, którzy nie mogąc wbić się do Węgierska, 23 stycznia 1945 roku, wykonali również manewr obejścia przynajmniej, albo przemieszczenia się wzdłuż Drwęcy w kierunku Torunia, przemieszczają się po lewej stronie Drwęcy, równolegle do drogi Paliwodzizna Dulnik Ciechocin, przemieszczają się przez takie miejscowości jak Carski Dar, bodajże Praczka, Rudaw, Miliszewy, obchodzą ten teren, posługują się sztutbakerami i tak dalej, są szybsi, przemieszczają się równolegle do Rosjan i w kilku miejscach próbują się wbić, po prostu podejść do Drwęcy, żeby odciąć te jednostki wycofujące się z Węgierska. I stąd też tutaj na tych wzgórzach, tu gdzie widzisz,
tu są linie obrony ciągłej, to jest linia drwęcy. Te linie są bronione przez jednostki niemieckie. Dla nich to jest straszliwie ważne, żeby nie pozwolić Rosjanom na znalezienie słabego punktu, który pozwoliłby odciąć jednostki wycofujące się z Węgierska na Elgiszewo. W związku z tym trwają tutaj ciągłe walki. To nie są walki spektakularne, to są po prostu próby znalezienia słabego punktu. Jednakże Rosjanie w kilku miejscach ustawiają swoją właśnie, między innymi artylerię przeciwlotniczą, ustawiają artylerię rakietową, czyli te katiusze, i wykonują punktowych uderzeń na drugą stronę drwęcy. Bardzo ważne, te dwie jednostki, skorelowanie ich. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Rosjanie mieli też już w tym czasie bardzo określone, bardzo precyzyjnie plany działania w pościgu za przeciwnikiem. Między innymi właśnie do jednej dywizji piechoty dołączano z reguły pułk artylerii przeciwlotniczej oraz pułk artylerii rakietowej. I takie siły na tym terenie oddziałają. Dodatkowo Rosjanie, w związku z tym, że znaleźli się już tak naprawdę na ostatniej rubieży obronnej przed Wisłą, jaką była linia drwęcy, podejmują bardzo ważne decyzje. Między innymi przerzucają część sił pancernych albo wsparcia pancernego dla jednostek piechoty spod Golubia na kierunek Lubicz. To jest 1890 pułk dział szturmowych, który idzie tymi samymi drogami, o których mówiłem, idzie przez Sitno, Rudaw i teoretycznie ma znaleźć się w Lubiczu. Idzie praktycznie równolegle do drwęcy, po drodze zmiatając punkty oporu niemieckiego. To nie są duże punkty oporu, jednakże będziemy o nich dalej mówili. To jest bardzo ważne działanie. Pojawienie się tych dział szturmowych w liczbie 8 oraz 9, czyli razem 17 wozów, oczywiście w obstawie piechoty jest szalenie ważnym dla tych wszystkich działań na tym terenie. Dobrze, to idziemy w kolejne miejsce i opowiadamy. Okej. Piotrze, jesteśmy na drodze w kierunku Ciechocina, na drodze z Dulnika do Ciechocina. Wspominałeś właśnie, że tą drogę Rosjanie próbowali przeciąć i dotrzeć do drwęcy, żeby odciąć Niemców, którzy właśnie od strony Dulnika wycofywali się. Jak to wyglądało w praktyce? Wiesz, to wszystko, co mogę teraz powiedzieć, opiera się przede wszystkim na zeznaniach pana Begra, pana Ziętarskiego, pana Łęgowskiego, pani Jagielskiej. To są moi świadkowie, którzy żyli w tym czasie na tym terenie, jeszcze co niektórzy żyją, i nie opowiadali między innymi, jak to wyglądało. Generalnie opisywali to przemarsz niemieckiej kolumny, bardzo długiej, rozciągniętej, uciekającej po tym terenie, w bardzo trudnym, zimowym terenie, po tej zalodzonej drodze. Ta droga ma oczywiście uskok w jedną stronę w kierunku drwęcy. Powodowało to olbrzymie wyzwania, szczególnie dla ciężkiej artylerii. Między innymi stracili tu jedną z haubic, takich 150 mm, która ześlizgnęła się, nie byli w stanie jej wyciągnąć. Ona pozostała na tym terenie aż do lat 50. I ta kolumna była rozrywana przez rosyjskie ataki wykonywane tu od Nowej Wsi. Pokażmy to na mapie, Piotrze. Musi zwrócić uwagę na drogę. Te drogi zaznaczone brązowym kolorem to są drogi już w tym czasie istniejące. To jest mapa rosyjska 1942 roku. Po niej poruszały się jednostki rosyjskie równolegle do przebiegu rzeki Drwęcy oraz równolegle do drogi, która przechodziła tu, była drogą ucieczkową dla jednostek niemieckich. To tą drogę próbowali Rosjanie przeciąć. W związku z tym na koronie tych gór, w okopach, trwały walki powstrzymujące jednostki rosyjskie, a Niemcy, którzy tą drogą się przemieszczali, byli, że tak powiem, wyrywani przez swoje dowództwo, przez oficerów i zmuszani, przynajmniej ci młodsi, sprawniejsi, do tego, żeby zasilać jednostki siły obrońców w tych okopach. Mhm. Tak to wyglądało. Generalnie wszystko to odbywało się w olbrzymim pośpiechu i nerwowości i nie było nawet czasu na ewakuowanie właśnie takiej sytuacji, ewakuowanie ciężkiego sprzętu, który zsunął się z tej drogi. I to trwało, ten proces, około 3 godzin, od godziny 16 do godziny 19. Praktycznie to są te godziny, kiedy te jednostki niemieckie po tej trasie się tutaj kierują na Ciechocin. Dla nich utrzymanie Ciechocina to kluczowe zadanie. A sam
musisz też nas uzmysłowić sobie, że jednostki rosyjskie, które tymi drogami się przemieszczały, w jakiś sposób odwróciły uwagę obrońców. Niemcy zdawali sobie sprawę, że mają, że po prostu trwa wyścig do Ciechocina i krótko mówiąc... A z tej strony nie przewidziano. Tutaj oczywiście ten odcinek również był obsadzony aż do Muńca, jednakże nie spodziewano się z tego kierunku w ogóle działań rosyjskich. Rosjanie nadchodzili o stronę węgierską, od Sitna, ten kierunek był w ogóle niestrzeżony. I to jest bardzo ważne i kluczowe. Rosjanie o tym doskonale zdawali sobie sprawę, jednakże nie mieli sił nawet, żeby wykonać atak bezpośredni na Ciechocin, planowanego ataku na Ciechocin. I tak to wyglądało w tym czasie. Rozumiem, Piotrze. Czyli teraz jedziemy do Ciechocina? Do Ciechocina. I wskażemy, jak Rosjanie weszli do tej miejscowości. Tak. Super, to chodźmy. Piotrze, jesteśmy w Ciechocinie przy skrzyżowaniu dróg w kierunku na Małszyce i dalej na Toruń dzisiaj. Wspominałeś, że właśnie to w tym miejscu Niemcy zostali zaskoczeni przez Rosjan. Tak. Sami Rosjanie nie byli nawet świadomi tego, jak bardzo zaskoczą Niemców, ale przede wszystkim to jeszcze raz, zwróć uwagę tutaj na ułożenie Ciechocina. To jest ten kierunek, tutaj kierunek w kierunku na południowy wschód. Na Świętosław, tak. Na Świętosław. To jest kierunek, na który jest ustawiona cała obrona niemiecka i blokują podejście do Ciechocina. Oczywiście te jednostki niemieckie są rozwinięte tutaj wzdłuż tej całej linii obronnej w kierunku na Toruń i w kierunku na Golub albo na Węgiersk. I teraz w tą sytuację, taką, kiedy te walki od kierunku południowo-wschodniego trwają, próba tego zajęcia Ciechocina przez Rosjan, to w tej sytuacji właśnie już po 2-3 godzinach takiego właśnie takich tutaj strzelaniny, tej strzelaniny od strony Małszyc wjeżdża z tego kierunku. Tak, z tego kierunku ze strony Małszyc wjeżdża 202 kolumna transportowa 202 batalionu saperów 165 dywizji rosyjskiej. Wjeżdża na skutek pomyłki tak naprawdę. Rosjanie sami w swoich kronikach bojowych opisują tą sytuację. Ta jednostka tego dnia, 23 stycznia w godzinach rannych opuszcza miejscowość Mołchowo i kieruje się na Chełmże. Dostają zlecenie, po prostu jest taki rozkaz, żeby kierować się na Chełmże. Jednostka ta błądzi i wjeżdża bezpośrednio do samego Ciechocina. Wjeżdża tak naprawdę tą drogą. Czyli tak jak o, tak. W ten sposób tu wjeżdżają i tu nagle napotykają, na swojej drodze zapisują opór niemiecki. Liczą, że około jednej kompanii żołnierzy niemieckich broni podejście do Ciechocina. Rosjanie nie odstępują. Zeskakują z samochodów, rozwijają się natychmiast do ataku i tak jak to wspominają moi świadkowie, bezpośrednio wprost atakują samochodów niemieckie, prosto z samochodów i wbijają się w transzeje. W te transzeje wbili się w zasadzie i przemieszczając się w dwóch kierunkach rozbijają obronę niemiecką. Czyli w jednym kierunku... W kierunku tutaj na Świętosław, tak jak powiedziałeś, czy raczej na Węgiersk oraz w drugą stronę. I tutaj na tym terenie, tu bezpośrednio w okolicach Ciechocina Rosjanie zapisują, że wybijają obrońców, biorą do niewoli 36 żołnierzy niemieckich plus dowodzącego odcinkiem starszego oficera, starszego rozumiem, że to w stopniu kapitana oraz to jest jeden punkt oporu, który zostaje tu rozbity, a teraz zwróć uwagę, tutaj jest wzgórze, na tym wzgórzu, po drugiej stronie. Gdzie ten maszt stoi, tak? Gdzie mamy widzimy? Maszt radiowy, czy ten telefoniczny. Tam jest następny punkt oporu, tam jest duży bunkier i w tym bunkrze następnie biorą do niewoli jeszcze 8 żołnierzy niemieckich. I dzięki temu w zasadzie wejście do wioski zostaje już zdobyte. Jeszcze co należy dodać, że kościół zostaje w tym czasie przestrzelony. Tego nie dokonują ci saperzy. Już w tym czasie ten kościół, wieża zostaje uszkodzona, na wież ginie też obserwator. To jeszcze następna ofiara tutaj, następna jakaś strata, strata niemiecka. I tak naprawdę wioska zostaje zdobyta. I te wszystkie jednostki, które w tym momencie zostały odcięte, które nie zdążyły dojść na most, zostają przymuszone po prostu do przekroczenia rzeki bezpośrednio, tak jak mówiłem, na tej kładce. I po tym tak zwanym zielonym brodzie. Mówimy tutaj przede wszystkim o 688 pułku
337 Dywizji Niemieckiej. Dowodził nim jaki Pietlakow, to jest Czech. O, i cała ta, i cała, praktycznie cały ten pułk był złożony głównie z Czechów. To byli żołnierze w niemieckich mundurach, ale Czesi z czeskiego Palatynatu oraz z Dolnej Bawarii. To są żołnierze zwerbowani, tak jak i wielu Pomorzaków do armii, i to oni głównie na tym terenie tu zostali, tak powiem, wyłapani i wybici. To są głównie Czesi. Piotrze, wspominałeś o tej kolumnie pancernej, pojazdów pancernych, tak, która tak naprawdę kierowała się od strony węgierska, tak, w kierunku na Lubicz, na Młyniec, przez Ciechocin i Jesionkę. Tak, i Jesionkę. I ta jednostka, ona nie miała zadania zdobyć mostu i przejścia tutaj. I jej zadanie było jak najszybciej przemieścić się wzdłuż Drwęcy, obejść lasy w okolicach Małżyc i po prostu pójść na Lubicz. I jednakże przemieszczając się te jednostki Su-76 zwane kolumbinami przez Rosjan, one po drodze zmiatały... Zwijały tą niemiecką obronę. Tak. I teraz, tak, Piotrze, udamy się na Jesionkę. Na Jesionkę. To też jest kluczowe miejsce. Tak, oczywiście. Super, to chodźmy na Jesionkę. Piotrze, trafiliśmy do Jesionki. Wspominałeś o linii umocnień, o Przedmościu Golubskim, o tych okopach i właśnie taki okop tutaj przed nami się pojawił. Co prawda szczątkowa forma, ale widoczny jest. Tak, i te okopy były już obsadzone już na kilka dni wcześniej. Tak naprawdę obsadziła je grupa Miksa, czyli garnizon toruński. Ze szkoły między innymi podchorążych oddelegowuje 3 kompanie. Dowodzi tym major Miks. Ta grupa zostaje oddelegowana początkowo do Kowalewa, później z Kowalewa przechodzą do Naszewę. Tam znajduje się komenda całego tej grupy, ale to zgrupowanie obsadza między innymi ten odcinek. I na tym odcinku żołnierze z grupy Miksa pilnują tego odcinka i lasu w kierunku właśnie na Małszyce i dalej w kierunku na Lubicz. I ta grupa również składała się z żołnierzy i ze szkoły podchorążych z Torunia, ale również i z jednostek rezerwowych, ale również w tych jednostkach byli też Czesi. Co jest ciekawe, jeden ze świadków zeznaje właśnie, że taka grupa, pluton żołnierzy, miał tutaj swoją siedzibę, oni obsadzali ten odcinek. Byli święcie przekonani o tym, że zostaną powiadomieni w ogóle o jakichkolwiek próbach ataku rosyjskiego. Mieli na to czas, żeby się przygotować, żeby podjąć walkę i tak dalej. I ci żołnierze zostają zaskoczeni 23 stycznia w godzinach wieczornych. Zostają zaskoczeni przez pojawiające się przez działa pancerne rosyjskie, które znalazły się z tutaj, przyjechały bezpośrednio z Ciechocina, weszły tutaj tym wąwozem, przejechały przez rzeczkę i wjechały prosto w linie obronne na Jesionce. I tak naprawdę Niemcy zostali zaskoczeni podczas kolacji u niejakich chłopeckich w domu. To była grupa 11 żołnierzy niemieckich, którzy próbują podjąć walkę, strzelają z broni krótkiej, jakiejś tam automatycznej. Rosjanie jednakże nie byli na tyle zdesperowani, żeby walczyć wręcz, tylko wycofali się nieco, ustawili działo szturmowe, znaczy działo szturmowe samo się ustawiło i ogniem artyleryjskim zniszczyło punkt po punkcie wszystkie gniazda oporu niemieckiego. Tych z 11 żołnierzy niemieckich poległo na tym terenie 9, oni tutaj jeszcze mają gdzieś swoją mogiłę w okolicach domu chłopeckich. Czyli wszystko tak naprawdę toczyło się w tym miejscu. Tak, w tym miejscu ta cała, przejdziemy sobie teraz fragment tego okopu, ta cała obrona w tym miejscu tak silnie zbudowanej linii Drwęcy, opierająca się na kilkunastu żołnierzach, akurat punktowo została przerwana tym działaniem dział szturmowych, które przeszły po prostu przez linię i wzdłuż pomiędzy dwoma liniami, pomiędzy nimi, pomiędzy tą zewnętrzną i wewnętrzną jest około 500 metrów i tym pasem przemieściły się w kierunku na Szembekowo i dalej na Lubicz. I w kierunku dalej tak naprawdę na Toruń na też. Na Toruń, tak. Piotrze, opowiedziałeś dzisiaj nam historię walk przede wszystkim w Ciechocinie. W kolejnym materiale już zapowiadamy, Piotr opowie historię wydarzeń w Elgiszewie i w lasach wokół Elgiszewa, więc już zapraszamy na kolejny materiał, a my właśnie tam się teraz udajemy.
tworzymy fajną historię, odkrywamy fajną historię. Piotrze, ja bardzo chciałem Tobie podziękować, bo naprawdę robisz kapitalną robotę. Wspominaliśmy w jednym z poprzednich materiałów o Twojej książce. Z niecierpliwością wszyscy czekają. Tak. No wiesz, najważniejsze moim zdaniem, że to, co udało się zebrać przez ostatnie kilkanaście lat od żyjących świadków, moim zdaniem gdzieś powinno zostać skomasowane i można do tego dołożyć dodatkowe informacje, a to opisuje w bardzo precyzyjny moim zdaniem sposób przebieg wydarzeń na tym terenie. Mało sobie kto zdaje sprawę z tego, że jakieś miejsca, czy taki chociażby fragment okopów miał swoją historię i ktoś tutaj zginął i jeszcze są oczywiście tutaj groby, które nie zostały ekshumowane. Tak. Dla wielu ludzi to jest tak naprawdę zwykły rów, tak, ale jest to tak naprawdę okop i to jest historia nasza. Więc chodźmy do Elgiszewa. No.